Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest mój kolejny odcinek z Farming Simulatora 2013. A w dzisiejszym odcinku, jak mówiłem, zajmę się żniwami. A kosił będę moim nowo kupionym w poprzednim odcinku kombajnem, z którego się bardzo cieszę, bo w końcu żniwa będą tylko cyk cyk i już po żniwach, hehe. Może się uwinę w końcu z nimi w jednym odcinku. Dam mu na razie pracownika. I... no nie zgadniecie, co się kurde stało. Nie. O. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że... o, już chyba mi się tak jakoś nie zdarzy, że akurat na żniwa rzepaku zrobi mi się, że będę miał... że będę go miał w którymś skupie, nie wiem, zapotrzebowanie większe na niego, no nie wiem, dwukrotnie czy coś. A tu tak jak czekałem, aż mi te zboże urośnie. Żeby nie, no po co miałby robić odcinek, jak zboża rośnie, to by bardzo wolno leciało. Tak se czekałem. No i tak patrzyłem na te ceny zbóż, czy coś tam się pozmieniało znacząco. A tu patrzę, nagle w porcie zapotrzebowanie na rzepak razy 1,8, no to prawie dwa razy można mówić. I 10 godzin do końca było teraz, nie, że tam 12, a teraz mam już 8. I patrzcie, no kurde, co za szczęście, zobaczcie, i do portu sprzedam, pojadę ten rzepak, no bo kurczę. Ale się ucieszyłem, jak to zobaczyłem. To się zrobić jednak czasami też szczęście. Znowu zarobię nieźle, a zazerują kasę, kupię, póki pamiętam, krowy, bo... no, trochę idzie zarobić, tam na razie jeszcze mają trochę jedzenia. Lecz po tych żniwach będę musiał zrobić kolejne sianokosy. Ale ten to równo jedzie. Boże, taką część headera nie wykorzystuję. Zaraz ja pojadę następnym kursem. I dzięki krowom zawsze trochę można zyskać, nie powiem. Wieczorem, rano. Meczarka przyjeżdża, odbiera. Wszystko zautomatyzowane. No ale dobra. Tu już ja podjadę, żeby mieć bliżej. Planuję po następnych żniwach kupić nowy ciągnik. Jak starcie mi kasy, to na krowę lub na krowę wezmę kredyt. Pokaż, szybko ci się napełnia zbiornik. Nie no, tym to chwilunia i już. Żniwa się skończą, nie ma co. No i to mi się podoba. O, właśnie. Jeszcze nie mówiłem o tym w żadnych odcinkach, bo to dopiero się w tym tygodniu pojawiło, właściwie w tamtym. Wychodzi nowy dodatek do Farming Simulatora, o którym mówiłem, że to te maszyny, co będą na konsole, tylko że wyjdą na PC. Razem z nową mapą amerykańską. Dodatek nazywa się Titanium. Będziecie mieli do niego linka z oficjalnej strony w opisie filmiku. I co on wnosi? Wprowadza do gry, no to już jak mówiłem, mapę amerykańską. To będzie niezłe urozmaicenie, bo już na tym Hungerstedta się trochę nagrałem. Właściwie to jest ta jego wersja OGM, ale to tam wszystko podobne jest w pewnym sensie. Wiecie, o co mi chodzi. I w końcu będzie nowa mapka i to zawsze trochę więcej zabawy. Będą też ogłoszone 4 nowe ciągniki Case. Z czego jeden to taki jak te kramerki, praktycznie gówno warty. Ja go nie będę używał. I takie już 3 nowsze. Będą 3 kombajny Case. Z czego dwa będą takie same, tylko że jeden będzie miał koła, a drugi będzie miał gąsienicę. Headery do tych kombajnów będą większe niż do tych dojczwarów. No jeszcze szybsze żniwa, to mi się podoba. Co to będzie? Jakiś tam nowy siewnik Horsha, ma być jakiś nowy kultywator Horsha, nowe wodze sensacyjne Kote. No i takich tam parę drobnych maszynek jeszcze. Dodatek kosztuje chyba 15 euro albo 16. No to będzie za 30 zł ponad ten dodatek, lub 40, nie wiem, coś koło tego, na pewno coś koło tego. I data wydania to, ile się nie mylę, 10 października. No, trochę później niż wersje konsolowe, które wychodzą 4 września. Niestety.
Trochę jeszcze ten dodatek możemy poczekać. I ja postaram się w niego jak najszybciej wyposażyć. Znaczy, jeszcze zobaczę, naprawdę. Jak będę miał w miarę, jak go łatwo kupić za rozsądną cenę, to jak najszybciej postaram się go mieć. Ale to jeszcze jest wszystko nie wiadomo. Się zobaczy. Ale jakbym go miał, to prawdopodobnie zrobię tak. Będę grał na tamtej amerykańskiej mapie. Tylko że nie będę tam znowu zaczynać na nowo, bo mi się kurde mać nie chce. Jak, żeby wszystko od nowa, wszystkie maszyny od nowa zdobywać. Nie. Otóż, ja zrobię tak. Tam, no, dodam sobie kasy, pewnie każdy wie jak to się robi. Trochę. I pokupuję wszystkie maszyny, które mam na tym save'ie. Na tym tutaj save'ie. I wszystkie kupię tam, tak jakby przeniosę. Kupię wszystkie potrzebne, o, kasę oddam, już dalej będę, no, tak jakby już, no, nie będę cheatował, czyli z kasą. Po prostu zajmę się dalszą rozgrywką i rozwijaniem mojego asortymentu maszyn. I na pewno będę chciał się w te ciągniki case wyposażyć, jak i kombajny. Jestem też bardzo ciekawy tej amerykańskiej mapy, czy tam odrobinę... A właśnie, tej amerykańskiej mapy i czy ciągniki są odrobinę trochę, nie wiem, bardziej szczegółowe. Czy to wszystko jest trochę lepsze graficznie. Trochę wątpię w to, ale się zobaczy. Ale tej kombajn jest super. Tyle przejechał, zbiornik niepełny. Chyba jednak nie skoszę tego pola na jednym. W jednym odcinku. Może być z tym problem. Chyba się streszczę, albo odcinek będzie dłuższy. Czego nie lubię. Bo to więcej renderowania i wrzucania na YouTube'a. Właściwie więcej czasu, ale jak będzie trzeba. No, jak tamte case'y mają mieć jeszcze większe headery, to będzie dopiero. Jazda nie jest zła, ale pewnie jeszcze droższe będzie. A, właśnie, będzie jeszcze w tym dodatku nowa sieczkarnia. No, jeśli ona tam się pewnie czym, ona pewnie będzie miała więcej koni, może header do kukurydzy lub do trawy będzie trochę większy, ale odrobinkę. Oczywiście sieczkarnia marki Kron i pewnie też będzie miała niezłą różnicę w cenie. Już ta tutaj sieczkarnia jest dość droga, a tamte to Ja już tutaj może... szybko go opróżnię, żeby nie stawał mi tu. Od razu będzie jechał. No i mi jaka robi, no kurna mać. A mi tu każdy ten jest cenny, bo przecież muszę jechać sprzedać to. Za o wiele więcej... kasy, co mi się tu robi? Wsypuj się. I już tak, no, mniej więcej połowa pola skończona. Oj, chyba jednak się wyrobię. Mówię, to jest kombajn, tamtym to musiałem dwa odcinki.
na dwa odcinki rozkładać moje żniwa, teraz będzie w jednym i będzie trochę szybciej. Ojeju. W sumie mógłby ten dodatek Titanium wprowadzić jeszcze jakąś nową uprawę. Nie wiem, czy jakieś nowe zboże, czy coś. Skoro są buraki i ziemniaki, to nie wiem, może marchewki. Też do tego są specjalne kombajny. Zamiast... A te buraki tutaj to są pastewne czy cukrowe? Nie zwróciłem uwagi. Ale będzie jak w symulatorze Farmy 2015 wprowadzą hodowlę sadowniczą, nie wiem, jabłek, winogron, będzie się takimi właśnie małymi ciągniczkami ogrodniczymi jeździć, będzie takie przyczepy, na których nie wiem, jak to by wyglądało, będzie się jeździć i się będą zbierać automatycznie, czy coś, jakieś takie przyczepy, no kurde, jak się tak rozmarzyć, nie, żeby to wyglądało. A już Farming Simulator 2015 to by był może next genowy. Chociaż w tej grze to chyba nie powinno, w tej serii nie powinno występować chyba takie stwierdzenie, no bo jak to może być next genowy, co to silnik by zmienili? Jeszcze zrobią Farming Simulator 2015 na Frostbite 3. Chociaż nie, bo to EA. Ona byle komu nie wysprzedało tego. No to nie wiem, o, na... O! Na CryEngine 3 zrobią Farming Simulator 2015. Chociaż właściwie po ostatnim update'cie silnik się nie nazywa CryEngine 3, tylko po prostu CryEngine. No, może nie część z was to wie. No, a o, i w sumie Crytek swój silnik sprzedaje byle komu czasami. Plus Crytek firma niemiecka, Giant Software firma niemiecka, jakoś się by dogadali. Choć ja sobie Farming Simulatora na CryEngine nie wyobrażam. No, to by wyglądało, nie powiem. Ale to jest niemożliwe przecież. Farming Simulator dobry jest jaki jest, ten jego silnik. Tylko muszą w 15 poprawić tę cholerną fizykę, bo ona jest do niczego kompletnie. No właśnie, fizykę... nie wiem... szczegółowość grafiki, te tekstury, te jakieś tam... Dużo rzeczy do poprawienia. Co nie zmienia faktu, że... w każdym symulatorze jest coraz lepiej. Pamiętam, jak wyglądała 9, jak przyszła 11, to ja... O, ale lepsza grafika, wszystko od razu. Później... wyszła 13 i też taka lepsza grafika, wszystko. Tylko że ja myślałem, że to tak w miarę, no, nie jest aż taka różnica. Tak pograłem w te pół roku z Farminga i właśnie sobie tak właśnie myślę. Jak ta 11 wyglądała chyba tak samo, czy coś, tylko coś lekko ulepszone, te właśnie pierdołki. I tak zobaczyłem, przypomniałem sobie, jak wygląda Farming 11, tak po prostu w Google, jak tam screen wyglądają. I jak zobaczyłem, jak wygląda 11, mówię, o Boże, nie, no to jest kosmos, taka różnica. To się tylko tak wydaje. Po pierwsze też dużą zmianą w 13 jest kolorystyka, tu jest o wiele jaśniejsza, naprawdę o wiele jaśniejsza niż w 11. 11 to była tak, jakby tam cały czas pochmurno było i deszcz miał padać, a tu o, wszystko jaśniutko, ładnie, to mi się podoba. Czemu ja czuję, że chyba zrobię teraz tak, że w jednym odcinku będą żniwa, a w... Nie, czemu ja czuję, że teraz cały czas będzie tak, że w jednym odcinku będą żniwa,
A w tym odcinku później, jak będzie, nie wiem, jak teraz się nie wyrobię, to sprzedaż zboża, kupowanie maszyn, przywożenie ich na farmy i kultywatorowanie ziemi i siew. I to chyba będą oddzielne odcinki, lecz tym razem może też tak być. Tym razem też tak może być, lecz siał nie będę, gdyż mówię, siano kosami się zajmę w następnym odcinku. No. A dopiero później będą żniwa. Siano kosy gdzieś tak to rozłoży się, rozłożą się pewnie na 2-3 odcinki, się zobaczy. Może nie będzie tak źle. Tylko jeszcze myślę, czy to wszystko sprasuje, czy zbiorę przyczepą samozbierającą. Oto jest pytanie. I się zagadałem i zapomniałem, że zbiornik się już napełnia powoli. Stój. Kurde, to ma zbiornik, tamten chyba miał tylko 4 tony i 200 kilo, a ten 8,5 tony chyba. No, to jest coś, to jest maszynka już. Porządna. No i będzie tylko jedna przyczepa i nie wiem, niecałe pół tamtej. Lipa. Lipa. Trochę. Zastanawiałem się, czy pługiem trochę tego pola sobie nie poszerzyć. Tak leciutko. Bo za jakiś tam czas, trochę odległy niestety, ale jednak trzeba będzie się już... Nie, naprawdę odległy. Trzeba będzie się przenieść na jakieś większe pole. Mam już pewne przemyślenie, jakie to by było pole lub pola. Jeżeli jedno duże pole, to te, jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak jechałem sprzedać zboże. Nie, to było to było 2 odcinki temu, jak kończyłem poprzednie żniwa, ta. To przez takie duże pole przejeżdżałem, jak jechałem tam sprzedać do gospody zboże. No i to pole było dobre, tylko jest trochę daleko, jak jechać kombajnem. I tutaj, za tą górką tutaj, co widzicie, są 2 pola takie. No nie za duże, ale łącznie powierzchnię mają taką nawet... Ujdą nawet. I tu jest o wiele bliżej. Jeszcze muszę pomyśleć. No już gameplay się przedłuża, mówię, kurde. Nie skończy się tych żniw chyba dziś. Nie skończę, wiecie co, te 2 przejazdy już w następnym odcinku. Przejadę, ile to tam 2 przejazdy, to cyk cyk. Sprzedam nowe maszyny, wyrobię się ze wszystkim. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w następnych z Farming Simulator 2013 i nie tylko. Dzięki za oglądanie. Cześć.